Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco. Ja nazywam się Bonkol, a to jest gierka na Nintendo Switch, która się nazywa Mario Kart 8. Jedna z fajniejszych gier, w które można pograć przez sieć. Jesteśmy teraz w lobby do grania online. Ja robię random, tu można głosować. Jak widzicie, te wszystkie osoby, które tu są, to są gracze, którzy też dołączyli do rozgrywki. Korzystam z takiego kontrolera. Tu się wkłada Joy-Cona w poprzek i mamy taką mini kierownicę. Oczywiście można normalnie Joy-Conem grać, ale jakby to trochę zwiększa imersję tutaj i możemy faktycznie się poczuć, jakbyśmy grali w Super Mario Kart. Zrobiłem sobie postać takiego Mariana zwykłego, można sobie później ulepszyć troszkę pojazdy. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, zobaczycie to w dalszej części rozgrywki. Natomiast bardzo przyjemne skojarzenia, kto grał na przykład w Crash Team Racing to się chyba nazywało. No i ogólnie gierki wszelkiego rodzaju na PlayStation, no czy na Nintendo, to myślę, że mu się spodobają. Dobra, ja jestem totalnym noobem, gram z ludźmi, którzy na pewno są super hardkorowcami, więc zobaczymy, czy mi tutaj pójdzie. Okej. Przede wszystkim chodzi o to, aby zbierać power-upy. A, tutaj speeda mamy. Niemcy, dużo Niemców, stać ich na Switcha. Ja mam trochę... Odpalimy sobie speeda. Grzybek to speed. Jesteśmy na 9 pozycji. Masno. Jeszcze musimy poćwiczyć, jak te drifty robić. Pozbierać... O kurde, jaka kula tu jest. Dobra. Co wylosujemy? Grzybek, czyli speed. O nie! Fuck! Co ty robisz? Musimy wykręcić. Najlepszy wynik. Najlepszy byłem, 6. miejsce miałem do tej pory. Obracają mną. Co to jest, nieskończoność jakaś? A, to jest jakiś bumerang czy coś. Dobra. 6. miejsce. I gwiazdka, wjeżdżamy w nich. Tak jest! Ostatni lap na 4. miejscu. Dobra. Dawać 2. I spidzior! I grzybek! Nie! Musimy coś wylosować. Nic nie trafiłem. Niemcy mnie wygrywają. O nie! Szmace i Finn. Co tu jest? Spidzior! Szybko, szybko! Jechał przed metą! Nie, no przed metą mnie ktoś zaatakował. Come on! Przed metą mnie ktoś zaatakował. Było dobrze, kurde, ale... Mogło być lepiej. Jak widzicie, 5. miejsce. Polak wygrał Hiszpan. Szmatce drugie. W ogóle to jest taki jakby system... mini turniejów, czyli będziemy grać kolejną mapę, za chwileczkę znowu do lobby wyjdziemy i znowu. I dopóki jesteśmy w tym lobby, dopóki trwa ten tak jakby turniej, to zbieramy punkty, prawda? Mamy teraz do zagłosowania Water Park, Cloud Top Crew, czyli taka jakaś podniebna podróż statkiem, Park Wodny albo Ice Outpost. Wezmę sobie Park Wodny. Dodatkowo możemy się przywitać na przykład, możemy... powiedzieć im tam hello i tak dalej, i tak dalej. No i teraz każdy, kto wybierze, ale park wodny ma mało. Czekajcie, losowanko, dobra. Aj, dobra, okej. To jest ostatnia propozycja. No i tak wygląda lobby aktualne. Tylko Niemców stać, tylko ich stać w euro. Nas, Polaków, biedaków na Nintendo Switch nie stać. Kto to widział? Ja gram z pomocnikiem do kierowania, tak, czyli tutaj mamy jakby zaznaczoną opcję podstawową, czyli naprowadza nas z powrotem na trasę, dlatego że ja jeszcze nie do końca potrafię sobie poradzić z tym kierowaniem pojazdami. Później to wyłączymy i będzie lepiej. Dokładnie. 2. miejsce, tak ma zostać do końca. Tak jest, ja pierwsze miejsce! Dobra, fuck. Dobra, jedziesz. No i 9. Nie, no banan. Come on, ja ich dogonię.
No, chyba to naprowadzenie na trasę nie zadziałało. Też może był skrót. 11. Wspaniale. 3 grzyby mamy. Spidzior. I ostatni grzybek. O nie, ale słabo tutaj zagrałem, ale przynajmniej ominąłem. No, niby taka mój zamysł, czyli ominąłem tutaj muszelkę. Skorupę. Banany, 3, rzucimy. Można się za siebie spojrzeć nawet. Rzucę banana, żeby nie mieli łatwo. O nie! Ósme miejsce. Powiem wam, że naprawdę jest to dobra gierka. Można grać nawet na sofie, tak? Na kanapie. Nie trzeba grać przez internet. Jest tutaj lokal. Ale przez internet bardzo fajnie się gra. Można pograć na przykład, zobaczyć jak Niemcy jeżdżą w Super Mario Kart. A raczej w Mario Kart 8, bo chyba to nie ma tutaj nazwy Super Mario. Dobra, jazda. Jazda. Teraz jest comeback, nie? Comeback Izrael. O kurde. Szybko, szybko. Tak jest. Ognisty Mario. Co oni tam robią? Ci są daleko, na 5. miejscu jestem. A kurde, jak was zjadę. Dokładnie. Zjadaj to wszystko. Drugie miejsce! A, grzyb leci! Nie! Jaj, banan! Meta, meta, szybko było, drugie miejsce jest 6. To nie może tak być. Ale przynajmniej ja jako jedyny Polak tutaj na tym trybie online multiplayer, przynajmniej ja tutaj reprezentuję nasz kraj i przynajmniej jesteśmy gdzieś w połowie stawki. Mogę się jedynie tym tutaj pochwalić, że oni nie mogą powiedzieć, że są dobrzy w skokach narciarskich teraz tak jak my. Chociaż Niemcy zawsze byli dobrzy, ale nie wiem jak aktualnie tam wygląda. Kurde, ostatni rok nie śledziłem w ogóle, jak Niemcy stali, czy wysoko. Dobra, moi drodzy, Dragon Driftway. Bierzemy, Dragon Driftway, wygląda spoko. Jestem jedynym Polakiem, który gra online w tą grę. Od kiedy zakupiłem Nintendo Switch, populacja Polaków wzrosła o jakieś 20%, a populacja streamerów Polaków wzrosła o 33%. Tak. To jest, to też jest taka ważna rzecz, no. Uwaga, jedziemy. 3. Aha, ja mogę. Dobra. Jazda. Woo! Fajna zabawa jest, wam powiem, z tym Switchem. Jakby ktoś się zastanawiał, ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tej konsoli, bo mówię, taka droga Nintendo gry. My w Nintendo nie graliśmy w dzieciństwie, może te Pegasusowe, kradzione, podrobione, ale Nintendo gry to tak dla nas Europejczyków średnio. I jak zobaczyłem, jaka zabawa jest po prostu na tych kontrolerach na Nintendo Switch, naprawdę, super sprawa, tylko że tak jak mówię, no trzeba się zastanowić, czy faktycznie chcemy wydać te 1200-300 za podstawową wersję. Gry kosztują tak jak na konsole, czy PlayStation, czy na Xboxa w dniu premiery, no 250 zł, to są naprawdę duże kwoty. Ale jedno jest fajne, że można podpiąć tą konsolę oczywiście do telewizora, mamy dobrą rozdzielczość i można ją zabrać ze sobą. Tylko ta bateria w porównaniu do na przykład 3DS-ów, czy do PSP, niestety wystarcza nam zaledwie na jakieś 3, może 4 godziny rozgrywki, nie? Jeszcze jak z użyciem internetu, to jeszcze mniej. Natomiast, no jak mówię, ja jeżeli chodzi o PSP, to najmilej wspominam, bo PSP było tanie. PSP bardzo mocną baterię miało.
I można było na PSP odtwarzać filmy. No w ogóle MP3, wszystko kurde, no. Także gdyby technologia powróciła jak PSP, to by było. Dziewiąte miejsce, no. Słabo. Kurde, dziesiąte. Słaba sprawa. No niestety. Tutaj już szału nie ma. Jakiś super grzybek, co to robi? Mogę chyba ciągle turbo używać. Kiedy grzybka miałem, to nawet nie wiedziałem. O nie! Jazda! Nie! Gdzie ja jadę? O Jezu, jaki żal. Ale dobra, dziewiąte miejsce. Nie ma tragedii. Muszę zacząć driftować na zakrętach, dokładnie. Czyli muszę... Bo wiecie, tutaj używamy przede wszystkim takich przycisków. Używamy X-a, czyli takiego małego przycisku, żeby kręcić kółka na starcie, czyli żeby rozkręcać, moi drodzy, aferę. Jeden z tylnych przycisków tutaj używamy do podskoku i takiego driftu, czyli takiego przyhamowania, który powinien nam pomóc przy skręcaniu. A drugi przycisk służy do aktywacji rzeczy, które zdobędziemy, tak? Czyli do aktywacji turbo, rzucenia bombą, bananem i tak dalej. Więc jakby dużo przycisków tu nie używamy, bo no, tak naprawdę dwa, maksymalnie trzy, ale trzeba się nauczyć, trzeba ten nawyk, moi drodzy, wyuczyć, czyli tego skręcania z tym driftem, bo potem jest ciężko. Dobra, zagramy sobie ostatnią mapkę jeszcze tutaj w tym odcinku. Jak wam się spodoba, bo to na YouTube'a tutaj wrzucamy, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie zobaczyć inne mapy, może zmienić skin, bo też zaraz wam pokażę, jak wygląda tam możliwość modyfikacji tego naszego pojazdu. Możemy sobie go poskładać osobno nadwozie, osobno kółka i osobno... No widzicie, bo tutaj jest obok mnie taki sam praktycznie. I osobno jeszcze spadochron. Dodatkowo postać możemy wybrać. Tak jak widzicie tutaj ze świata, z tego świata, w którym uczestniczymy. Świat Nintendo. Jazda. Samochody tu są. Co jest? Co tu się dzieje? Kurde, uciekaj. Jezu, my jesteśmy chyba... To jest DTS-ka, moi drodzy. Katowice, Chorzów. Obwodnica jakaś, może Piekary Śląskie. Dobra. Tutaj, jeżeli ktoś będzie jechał... jadę tu, zawsze tak chciałem. A, no i się nie udało. Zawsze chciałem wyskoczyć, moi drodzy, z lawety. Jazda! No, sterowanie nam może oczywiście przypomnieć na przykład gierki na telefonach, prawda? W gierkach mobilnych mamy na przykład taki system sterowania i on jest bardzo wygodny, pod warunkiem, że mamy możliwość na przykład tak wśród ludzi, powiedzmy, kierować. Natomiast w przypadku grania mobilnego na Nintendo Switch chyba można wybrać, czy będziemy kierować właśnie przekręcaniem konsoli, czy będziemy grali padem wyczepionym, czy będziemy na przykład na gałce sterować. Nie wiem, jakie tam są sposoby sterowania, bo jeszcze nie grałem w trybie przenośnym. Ale tak, jak patrząc na technologię, to mi się wydaje, że tak. Jezu, dobra. Bumerangiem rzuciłem. I jeszcze tutaj rzucę sobie zieloną skorupę, która niestety nikogo nie uderzyła. Ósme miejsce. Nie jest to szczyt marzeń. Piąte, lepiej. Co to jest? Co to? Ty, kim ty jesteś? Kałamarnica. Nic nie widzę. Banan! Ale żeście mnie zrobili.
Dobra. A, siódme miejsce. Dobra. Patrzcie to. Tak wygląda ten cały pad. Tutaj. No trochę tutaj kamera z green screenem się nie zgrywa. Oczywiście możemy wyciągnąć sobie to. Wtedy mamy osobno. Ale wystarczy tylko i wyłącznie włożyć. Bez żadnego kliknięcia, nic takiego. Mamy kierownicę. Jak kogoś nie stać 1500 na kierownicę do komputera, żeby grać w Euro Truck Simulator, to może go będzie stać na taką przeróbkę kierownicy. Ona jest dosyć tania. Czy to oryginalna, czy jakaś wersja chińska. Okej, moi drodzy, my sobie stąd wyjdziemy. My sobie stąd wyjdziemy i wam teraz to zaprezentuję na przykład, jak to wygląda. Czyli gdybyśmy chcieli sobie zagrać tutaj na regionalu, czyli będzie nam szukało osoby właśnie z okolicy. Akurat z mojej okolicy najbliższą osobą byli Niemcy, dziwna sprawa. Tutaj sobie jeszcze wybieramy postać. Ja grałem oczywiście Mario, mamy też Luigi, Donkey Kong, Isabel, oczywiście Bowser. Także jest trochę tych postaci. Po wybraniu na przykład takiej postaci możemy wybrać kolor. I dodatkowo jeszcze po wybraniu postaci wybieramy jej odpowiedni wygląd pojazdu. Jak widzicie, też możemy zdobyć jakby skiny, różne ciekawe nowe wersje, są motocykle, samochodziki takie. Także jest całkiem spoko. Możemy sobie na przykład tutaj walnąć taką oponę. O. I dodatkowo ten wypadło mi słowo. Ten spadochron, który aktywuje się podczas lotu gdzieś z jakiejś wyskoczni, też możemy zmienić na swój ulubiony wygląd, tak? No i potem już tylko i wyłącznie klikamy i szukamy sobie kolejnych graczy. Często jest tak, że dołączamy podczas trwania już rozgrywki, jak teraz na przykład, czyli grają już jacyś Niemcy, Francuzi, nawet z Ameryki ktoś się znalazł. I ja jakby jeszcze podczas trwania rozgrywki wejdę jako obserwator. Mogę troszkę im pokibicować, pooglądać. Te rozgrywki nie są długie, trwają maksymalnie chyba 3 minuty, więc jak widzicie, teraz się skończyła rozgrywka. Akurat już jest plansza końcowa. No i tyle. No. I będziemy mogli sobie zacząć od nowa rozgrywkę. Następny mecz, następny turniej. Dajcie znać w komentarzu, czy nagrywać więcej z Mario Kart, jakieś propozycje, może ktoś z was nawet ma, to może się umówimy na jakimś live'ie albo nagramy wspólnie odcinek. To oczywiście wszystko do dogadania na przykład na grupie facebookowej czy też na Twitchu. Wpadajcie, w opisie macie link do Twitcha, do G2A, gdzie kupujecie gierki. Też na Nintendo Switch całkiem dobrej cenie. Ostatnio sprawdzałem w wakacyjnej, nie wakacyjnej, w weekendowej wyprzedaży, były dosyć niskie ceny. No i tyle w temacie, no. Dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, bo to myślę, że są fajne gierki. Do zobaczenia. Cześć.